Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne ryby na czytaniu na drugi kwartał bieżącego 2022 roku, czyli kwiecień, maj, czerwiec, sprawy zawodowo-finansowe i uczuciowe. Dzisiaj zrobimy sobie rozkłady przy pomocy trzech talii. Ze złotego tarota wylosujemy na każdy rozkład kartę patronkę, energię wspierającą te 3 miesiące. No i z pozłacanego tarota zrobimy sobie rozkład na sprawy zawodowo-finansowe. I z tarota, jak on się nazywa? Hanson Roberts Tarot, tak. Tak wygląda opakowanie. O, zrobimy sobie sprawy uczuciowe, tak? Dobrze, wszystkie karty były już tasowane, żeby nie zabierać czasu. Ja przypominam, że czytanie jest ogólne, może z Wami nie rezonować, jest to zupełnie normalne zjawisko. Dlatego zawsze zachęcam, żeby dodatkowo odsłuchać sobie film ze swoim znakiem ascendentalnym. Być może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. Link do strony, gdzie możecie sobie taki znak obliczyć, macie umieszczony pod tym filmem. I przechodzimy do czytania. Najpierw sprawy zawodowo-finansowe, ale karta patronka poprzez przełożenie, tak? Jaka energia będzie wspierać finanse dla rybek przez najbliższe 3 miesiące? 9 mieczy. Jest ta informacja, żebyście nie ulegali presji, żebyście po prostu nie poddawali się jakiejś narracji. Wiele będzie się mówiło w telewizji, w mediach. Nie bać się przede wszystkim, nie stresować i nie pozwolić, żeby właśnie jakieś informacje zaburzyły Wasz spokój, tak? Mimo, że jest to karta, no, można powiedzieć, negatywna, wydaje mi się, że ona tutaj ostrzega przed tym, żeby nie brać wszystkich wiadomości do siebie i po prostu powstrzymać strach. Nie pozwolić, żeby właśnie jakieś informacje z zewnątrz, jakiś niepokój, no widzimy, co się dzieje na świecie, więc każdy może być przestraszony i jest to zupełnie normalne. Ale nie pozwólcie, żeby to personalnie jakoś Was przytłoczyło, przygnębiło, tak? Starajcie się z tym walczyć, bo to być może jest tylko strach. Bo to są tylko być może strachy na lachy, tak zwane. I nic poważnego być może się nie stanie, co miałoby zrobić Wam w jakiś sposób krzywdę, bądź wpłynąć negatywnie na Wasze finanse, tak? Więc bądźcie rozważni. Wykorzystujcie swoją wiedzę, bądźcie rozeznani w temacie i nie pozwólcie, żeby jakieś negatywne informacje wpłynęły na to, co myślicie, co robicie, jakie macie plany na przyszłość. Nie rezygnujcie z tego, nie pozwólcie się tym mieczom osaczyć, tak? I jakby unieruchomić, no bo zaraz po dziewiątce mamy dziesiątkę, czyli może być tak, że jeżeli się poddacie, to po prostu, no, będzie, że tak powiem, totalne załamanie i unieruchomienie w pewnych sprawach. Natomiast jeżeli tutaj jeszcze na tej etapie spróbujecie po prostu to zwalczyć i nie poddać się jakiejś narracji, możecie sobie z tym wszystkim poradzić, tak? Tylko po prostu nie bać się, unikać strachu. Zobaczmy, co karty pokażą. Już je przekładam, były tasowane. Kwiecień. Kwiecień, sprawy zawodowo-finansowe dla rybki. Kwiecień. I mamy tak. Sprawiedliwość. Dziewięć denarów. Księżyc. Maj.
7 mieczy. Gwiazda. Królowa kielichów. I czerwiec. 5 mieczy. Dwa denary. I 9 kielichów. No i zobaczcie, kochani. Widząc po kartach, będą jakieś zawirowania, jakieś niejasne sytuacje. Będą jakieś sprawy, które mogą budzić niepokój. Zwłaszcza te miecze, tak? Czyli jakieś informacyjne. W tle mamy królową mieczy, więc mogą być rozporządzenia, zarządzenia, mediacja, tak? Informacje z telewizji, z mediów i tak dalej, i tak dalej. Ale też właśnie jakieś rozporządzenia, jakieś ustawy bądź decyzje pracodawcy. Bo no, są osoby, które mają własny biznes, ale są też osoby, które po prostu pracują na etacie. I teraz tak, kochani. Pierwszy rząd będzie mówił, co już pomalutku w danym miesiącu odchodzi do przeszłości, o czym może, musicie zapomnieć, możecie zapomnieć. Na czym się skupić środkowy rząd? I co przenosi się na kolejny miesiąc? Mamy ten trzeci rząd, tak? Więc zaczynamy od kwietnia. Jakieś sprawy urzędowe, sądowe, jakieś formalności, umowy, kontrakty, załatwianie jakichś papierów, dokumentów, rozliczenia, bądź czekanie na to, aż ktoś z nami przedłuży aneksem umowę, podpisze ogólnie umowę o pracę. No macie jakby już za sobą, tak? Jest to karta, która mówi, że wszystko jest ok, działacie zgodnie z literą prawa, nikt nie chce Was oszukać, że wszystko jest tak, jak powinno być. Tutaj być może też dobra współpraca z zodiakalną wagą. Sprawiedliwość, podpisanie ważnych dokumentów, mogą być też jakieś decyzje odnośnie do finansowania, dotacji, zwrotów, jakichś kosztów, rozliczeń. Więc tutaj jakby sprawy urzędowe, być może nawet jakieś kontrole macie już za sobą, tak? Wszystko jest tak, jak powinno być, unormowane, wszystko jest pod kontrolą, jeżeli chodzi o dokumenty, o wszelkiego rodzaju właśnie jakieś takie urzędowe sprawy, jest już to za Wami. I na czym powinniście się skupić, kochani? No mamy dziewiątkę denarów, czyli jest szansa zarobienia dużych pieniędzy, jest fajna praca, dobre inwestycje, no i można powiedzieć, że ten kwiecień będzie taki dochodowy, tak? Nie wiem, czy tu chodzi o nieruchomości, czy chodzi o jakieś grunty, inwestowanie w swoją własną firmę, tak? Różnego rodzaju tutaj działalności związane z remontami, budowa domów, wystrój wnętrz, dodatki jakieś właśnie, ale też praca, że tak powiem, na gospodarstwach, praca związana z płodami rolnymi, z hodowlą, więc tutaj warto w to zainwestować i z tego mogą być pieniądze. No w kwietniu nie powinniście narzekać na środki finansowe. Te pieniądze będą. Będą jeszcze możliwości finansowe, żeby rozwijać, inwestować w swój własny biznes. Natomiast jeżeli chodzi o umowę o pracę, czyli praca na etacie, może być podwyżka, bądź zaproponowanie nawet jakiejś lepszej umowy, lepszych warunków, premia, awans, no i przedłużenie umowy, tak? Więc tutaj nie martwcie się, jeżeli kończy Wam się okres zatrudnienia, na pewno tutaj pracodawca podpisze kontynuację.
Z jaką energią wchodzicie w miesiąc maj? Karta księżyca. No, coś może być niejasne. Mogą być też takie wewnętrzne wątpliwości, zaniepokojenie, że jednak martwicie się, bo do końca sytuacja nie jest pewna, nie jest jasna, tak? No na razie jest dobrze, ale jak to będzie wyglądało na przyszłość, nie wiadomo. Uważajcie na zodiakalnego raka, żeby was nie oszukał, żeby w jakiś sposób no, nie chciał wykorzystać waszej dobrej pasy. Nie lubię księżyca, bo księżyc przekłamuje rzeczywistość. Natomiast pozytywną cechą tej karty jest ogromna intuicja, rozwinięta intuicja i taki zmysł twórczy. Więc tutaj wszystkie rybki, które no właśnie mają w tym okresie jakieś natchnienie do stworzenia czegoś nowego, wprowadzenia jakichś nowych produktów w swojej branży, w swojej firmie, bądź jakichś pomysłów, zainspirują się być może kimś, mają szansę tutaj też odnieść sukces, tak? Tylko karty mówią, żebyście na razie zachowały te swoje pomysły w tajemnicy, tak? Nie zdradzały nikomu swojego patentu, bądź swoich planów, żeby nikt gdzieś tam wam nie podkradł tego pomysłu, bo mamy tutaj na początku maja siódemkę mieczy. No jest to karta, tak, która mówi, że po kryjomu robimy swoje, bez względu na to, co tam mówią, bądź ewentualnie sytuacja jest jeszcze niejasna. Natomiast, żeby ktoś nie podkradł wam tego talentu, no, bądź pomysłu i gdzieś tam za waszymi plecami nie próbował się tutaj na was dorobić. Siódemka mieczy pomalutku sobie w maju już przechodzi do przeszłości. Jest to karta unikania zobowiązań. Karta, która mówi, że być może coś jest, jakieś informacje są ukrywane, są właśnie niejasne, tak? Że jest taki wewnętrzny niepokój, bo nie można, że tak powiem, otworzyć się i oficjalnie już tak no, na pełnych obrotach rozwijać swoje talenty i jakieś pomysły zawodowe. Uważajcie na osoby, które być może są nieszczere, które próbowały ugrać coś za waszymi plecami. Unikajcie też plotek, intryg, jakichś kłamstw, które być może gdzieś tam po firmie ktoś rozpowiada. Nie wchodźcie w to, róbcie po cichu swoje, tak? A jak przyjdzie odpowiedni moment, będziecie mogli po prostu, jak już się upewnicie, że sytuacja jest w miarę normalna, zaczniecie działać, tak jak powiedziałam wcześniej, pełną parą na pełnych obrotach, wykorzystując swój talent i swoje pomysły, swoje zaangażowanie. Na czym macie się skupić w maju? Karta gwiazdy. No właśnie, realizować swoje plany, marzenia. Być może biznes przez internet, być może rozreklamowanie swojego biznesu, jakiegoś patentu, jakiegoś produktu. Jest to karta szczęścia, więc teraz, że tak powiem, gwiazdy wam sprzyjają. Wykorzystajcie ten moment, bo cokolwiek by się nie działo, sytuację macie pod kontrolą. I tutaj naprawdę jak ten przysłowiowy kot spadniecie zawsze na cztery łapy. Bardzo może was wspierać wodnik bądź rak. No ja wcześniej mówiłam, że na tego raka uważać, ale być może chodzi o to, żeby jakiś planów wcześniej nie zdradzać temu rakowi, tak? Jeżeli ktoś jest niepewny, jeżeli no nie czuje tego naszego pomysłu i nie umie nam doradzić, podpowiedzieć, to lepiej pewne rzeczy przed taką osobą no, ukryć, tak? Nie mówić, bo po co wprowadzać jakiś niepokój, zwłaszcza jeżeli to jest wasz partner bądź partnerka, ewentualnie wspólnik zawodowy. Natomiast wracamy do tej gwiazdy. Świetny okres, naprawdę. Warto rozreklamować, tak jak powiedziałam, praca też być może w reklamie, w mediach gdzieś. Internet tutaj też bardzo wam pomoże. Być może niektóre rybki zdecydują się właśnie na to, żeby zabłyszczeć w internecie. No wszelkiego rodzaju social media, tak. Ale też występy, pokazy, przemówienia,
jakieś prelekcje, konferencje i tak dalej, przekazywanie właśnie i reklamowanie tego swojego jakiegoś produktu bądź pomysłu na dany produkt, patentu, tak? No i co? Świetne zyski. Myślę, że tutaj będziecie bardzo zadowoleni, jeżeli chodzi o finanse. Firma się rozwija, natomiast jeżeli jesteście na etacie, no tutaj naprawdę będziecie bardzo docenione rybki. Mogą posypać się jakieś nagrody, wyróżnienia, gratulacje takie publiczne, jakieś owacje. Jest nadzieja na to, że kariera zawodowa przed rybką jeszcze stoi otworem. No i takie zaufanie, tak? Zaufanie w kręgach zawodowych, to jest podstawa. Z kontrahentami, wspólnikami, z osobami, które chcą z Wami współpracować. Wchodzicie w miesiąc czerwiec, królową kielichów, więc tutaj można powiedzieć, że rybka czuje się bezpiecznie, nadal kieruje się intuicją, czyli działa instynktownie, wie, że zmierza w dobrym kierunku, świetne porozumienie w pracy, bardzo dobra atmosfera, taki spokój, wszystko pod kontrolą, dojrzałe decyzje, dobre rady, tak jak powiedziałam tutaj, no może być rak, skorpion bądź ryba, ewentualnie wodnik, posłuchajcie się tej osoby, zwłaszcza jeżeli to jest osoba, waga też, waga w tle jest, tak? Może chodzi o mamę, może chodzi o teściową, może chodzi po prostu o pracodawcę, ale bądź partnera, tak? Natomiast warto posłuchać jakichś sugestii, być może będziecie mogli to w pracy zawodowej wykorzystać. No i tutaj ta królowa mieczy mówi, wykorzystujcie swoją wiedzę, swoje doświadczenie, swój potencjał, tak? Sami decydujcie o sobie. Nie ulegajcie jakimś wpływom, no i przede wszystkim no, nie dajcie się zastraszyć, ta dziewiątka w tle cały czas, tak? Zmanipulować i bać się, po prostu bać, bo być może ten strach wynika z tego, że nie chcecie ryzykować, tak? Że boicie się ruszyć z jakąś inwestycją, no bo czasy są takie, jakie są. Obawiamy się o nasze fundusze, właśnie o to, czy nam się powiedzie, czy nie stracimy, czy w ogóle to ten biznes ma rację bytu i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj nie pozwólcie, żeby właśnie takie przemyślenia, ale też być może sugestie właśnie innych osób. Dlatego tutaj ja powtarzam jeszcze raz, jeżeli macie jakiś fajny pomysł, zatrzymajcie go na chwilę dla siebie, bo jak o tym powiecie i na przykład ktoś tego nie rozumie, to zacznie, ojej, to ty się nie boisz i takie różne rzeczy, ja to bym na twoim miejscu nie ryzykowała. I tak was zakręcą, tak wam zamącą w głowie, że faktycznie ten strach zdominuje ten wasz pomysł i nic z tego nie wyjdzie, a naprawdę możecie odnieść sukces. Więc tutaj idźcie za głosem swojej intuicji i róbcie tak, jak wy uważacie. Co odchodzi do przeszłości w czerwcu? Piątka mieczy. Czyli jakieś zawirowania, jeżeli chodzi o negocjacje, rozmowy. No tutaj karta też mówi, że jednak postawiliście na sobie, tak? Tak na swoim. Postawiliście na siebie, taki zdrowy egoizm i po prostu no nie liczycie się z tym, co tam sobie ktoś pomyśli, po prostu idziecie dalej do przodu ku swojemu szczęściu, realizujecie swoje plany zawodowe. Na szczęście jakieś kłótnie i nieporozumienia, jakieś próby zamieszania wam w życiu zawodowym poprzez jakieś być może błędne informacje bądź próby wykorzystania was już sobie przemijają. Nerwy są na wodzy i skupiamy się na obrotem gotówką w czerwcu, być może praca na dwa etaty, być może jakaś dodatkowa praca bądź dodatkowa funkcja. Mamy dwójkę, partnerstwo też biznesowe. Niektóre ryby być może właśnie zdecydują się na współpracę. Tak jak powiedziałam, ten wodnik tutaj albo waga to są dobrzy partnerzy biznesowi dla was. Być może razem coś zainwestujecie i będziecie rozwijać ten biznes. Uważać troszeczkę na wydatki w czerwcu, czyli tak z ołówkiem w ręku wszelkie inwestycje, jakieś pieniążki, które chcecie zainwestować
rozliczać, bo może być raz lepiej, raz gorzej, tak? Czyli żebyście po prostu też całego kapitału nie zamrozili gdzieś w jakimś towarze, który być może no, na ten moment, akurat w czerwcu, nie za bardzo płynnie schodzi i no wiadomo, jak nie ma sprzedaży, to nie możemy odzyskać naszego kapitału, żeby zainwestować dalej te pieniążki. Więc tutaj też ostrożnie, natomiast sobie poradzicie. No, będzie ci się interes kręcił i raczej jakieś dalsze znowuż plany, decyzje odnośnie inwestycji. Praca na pewno jest. No i kończycie, kochani, czerwiec. W lipiec wchodzicie już z energią 9 kielichów, która mówi, że odnosicie sukces, że tak naprawdę no, niczego Wam nie brakuje, firma się rozwija, bądź w pracy naprawdę jest świetna atmosfera i właśnie te strachy na lachy, które na początku no, paraliżowały i mogły właśnie powodować jakiś zamęt w Waszym życiu zawodowym, teraz już sobie przemijają. Ryby są szczęśliwe, zadowolone, mało tego, dumne z siebie, ze swoich osiągnięć i z tego, że właśnie nie uległy jakiejś presji. Nie uległy jakiemuś nurtowi myślokształtów, które być może odwiodłyby go, odwiodłyby rybkę od danego tematu, tak, tego pomysłu. A tutaj zobaczcie, postawiliście na siebie, postawiliście na swoim i odnieśliście ogromny sukces. To jest takie spełnienie zawodowe, spełnienie życiowe, zadowolenie z siebie, ze swoich umiejętności, ze swoich zysków, z tego, jak po prostu rozwijacie się w pracy, może znowuż jakieś nagrody, jakieś wyróżnienia. Rybka będzie dumna, będzie szczęśliwa, zadowolona i bardzo się cieszę, że z taką energią właśnie wchodzicie w miesiąc czerwiec, lipiec, przepraszam. Więc przestraszyłam się troszeczkę tej dziewiątki mieczy, nie ukrywam, ale bardzo dobrze, że pokazało tutaj w kartach, że nie taki diabeł straszny, jak go malują, jak oni mówią. Trzeba po prostu iść za głosem tego swojego wewnętrznego ja, tej swojej intuicji. I jeżeli coś nam podpowiada, że jednak będzie dobrze, żeby nie słuchać się pewnych sugestii, to idźcie za tym pomysłem. Oczywiście sprawdzając wszystko, kontrolując, upewniając się, że jest wszystko zgodne z prawem, że nie ma żadnych jakichś być może zagrożeń większych i że ten pomysł po prostu wypali. No fajny rozkład, kochane rybki. To by było na tyle, jeżeli chodzi o sprawy zawodowo-finansowe. Zobaczmy, co pokażą uczucia. Więc praca będzie, nie martwcie się. Nie załamujcie, nie stresujcie, bo to jest zupełnie niepotrzebne. A jak jakieś plotki gdzieś tam w firmie krążą, to po prostu w ogóle tego nie słuchajcie, bo są też takie osoby, no, które po prostu sieją panikę i że tak powiem, w małej szklance robią burzę. Zobaczmy teraz sprawy uczuciowe dla rybki. Kwiecień, maj, czerwiec 2022 rok. Sprawy uczuciowe dla rybki. Kwiecień, maj, czerwiec 2022 rok. I karta patronka poprzez przełożenie. I już, kochani, co to za karta? 6 kielichów. Kochani, przeszłość wraca, bądź ktoś z przeszłości. Miłe wspomnienia, jakieś zaległe znajomości, niespodziewane jakieś spotkanie gdzieś, być może na mieście, a może w pracy. No, powrócą jakieś wspomnienia. To jest też karta przyjaźni i odwzajemnienia uczuć, jakiegoś udanego spotkania, które może zapoczątkować prawdziwą miłość. Natomiast jeżeli chodzi o stałe relacje, tutaj naprawdę niektóre pary pomyślą o dzieciach. No jest ten szacunek, jest to uczucie, jest ta harmonia, równowaga. Być może jakieś wspomnienia bądź uroczystości w gronie najbliższych, no nie wiem, będziecie być może przygotowywać się do jakiegoś ważnego wydarzenia, na przykład rocznica ślubu bądź rocznica bycia ze sobą w związku. Fajna karta. Karta, która mówi, że się doceniacie, wspieracie. Karta rodziny, karta przyjaźni, takiej harmonii i równowagi.
Dobrze, zobaczmy teraz, co karty nam pokażą dalej. Też je przełożę. I już patrzymy, Majmi. Już, bo tu mi się w międzyczasie filmy zgrywają. Przekładałam czy nie? Chyba przekładałam, ale to jeszcze raz najwyżej. Dobrze. No to zaczynamy. Uczucia dla rybki. Kwiecień 2022. Król mieczy. Malutkie te karty. 7 denarów. I karta świat. Maj. 9 mieczy. Cesarz. Król kielichów. I czerwiec. 8 kielichów. Umiarkowanie. I król buław. Dużo osób, kochani. W tle czytania as denarów. Szansa na stały związek, ale też na jakieś konkretne ustalenia odnośnie waszej relacji. Nie ukrywam, że dla niektórych związek będzie już tylko wspomnieniem, bo tutaj niektóre ryby decydują się na rozwód. Ewentualnie jesteście po rozwodzie. No i ostrożnie, bardzo delikatnie podchodzicie do nowych znajomości. Co jakby już przechodzi w zapomnienie, no ten król mieczy. I teraz pytanie. Jak już mnie znacie, ja różne wersje mówię. Albo pożegnaliście się z wodnikiem, wagą bądź bliźniakiem, mężczyzna po 45 roku życia. Ewentualnie rybka... No właśnie, jest po rozwodzie. Ma już papier w ręku, jest wolna, ale niezbyt gotowa, żeby wejść w kolejny etap swojego życia i rozpocząć coś od nowa. Natomiast wszelkie jakieś takie decyzje odnośnie tego, żeby na razie się zdystansować, no, przemyśleć sobie pewne kwestie, nie angażować się od razu w jakąś nową relację, już pomalutku są za wami. Jakiś ciężki, stresujący też okres związany właśnie z odejściem, tak? Z rozstaniem z kimś, z kim być może no już życie nam się nie układało, uczucia się wypaliły i tak dalej. Na czym powinna rybka się skupić w kwietniu? 7 denarów. Czekać. Czekać cierpliwie na konkretną osobę, która wzajemni wasze uczucie, która będzie być może tą jedyną, tą prawdziwą miłością. Niektóre rybki skupią się teraz na sprawach zawodowych. Być może jeszcze u niektórych nie zostały rozliczone sprawy finansowe odnośnie podziału majątku z byłym partnerem bądź partnerką, więc tutaj jeszcze te kwestie czekają, żeby to się wszystko pozytywnie tutaj pozamykało, tak? Mamy kartę świat na koniec miesiąca kwietnia, więc świat jest to tak jakby domknięcie cyklu, czyli rozliczmy już naprawdę do końca nasz związek, żebyśmy mogli dać sobie wolność i każdy pójdzie w swoją stronę.
Jeżeli pojawił się ktoś, kto wzbudził sympatię rybki, a rybka jest ostrożna, bo jest właśnie po jakimś rozstaniu, ewentualnie związała się z osobą, z rozwodnikiem, wdowcem bądź rozłódką, wdową, no i wszystko jest to takie na razie właśnie delikatne, to rybka cierpliwie poczeka. Poczeka, nie śpieszy jej się. Być może rybka potrzebuje czasu i ta osoba potrzebuje czasu. Jak to mówią, co nagle, to po diable. Więc tutaj pomalutku, żeby zobaczyć, czy w ogóle coś z tego będzie, tak? Czy warto było inwestować w tą znajomość, czy nie. No i wydaje mi się, że tutaj karta Świat pozytywnie jakoś to podsumuje, ponieważ właśnie no, domyka się jakiś cykl. I tak, jedne pary odzyskają wolność, będą mogły zacząć zupełnie nowe życie, szukać sobie nowego partnera. Inne pary po prostu wejdą jakby w kolejny etap swojej znajomości. Już może nie koleżeństwo, nie przyjaźń, ale już jakaś oficjalna relacja typu chłopak, dziewczyna, no partner, partnerka. Próbujemy krok dalej w takim właśnie zaangażowaniu w tą naszą relację, w ten nasz związek. Niektóre rybki mogą też poznać kogoś za granicą, ewentualnie związać się z obcokrajowcem, z cudzoziemcem, z osobą, która jest po prostu innej narodowości. I teraz tak, w maju, no to czyli tak wchodzicie tą kartą Świat w maj, tak? Natomiast jakaś bariera językowa, jeżeli chodzi tutaj o przebywanie za granicą, bądź właśnie związek z osobą innej narodowości, nie martwcie się blokadą z powodu no, porozumienia, tak? Jeżeli gdzieś tam ten język komunikacji kuleje, na pewno poradzicie sobie, no trzeba po prostu się poduczyć troszeczkę, bądź partner też niech się zaangażuje, niech się zacznie starać i uczyć języka, no żeby tą komunikację być może naprawić. Wszelkie stresy, zmartwienia i naprawdę nieprzespane noce związane być może z jakimś trudnym rozwodem też już macie za sobą, tak? Czyli kończy się definitywnie jakaś rozprawa. Tutaj niektóre rybki są wolne, mogą zacząć myśleć o swojej przyszłości już jako w pojedynkę. Być może już rozwijać jakąś nową znajomość, która w międzyczasie tego rozwodu pojawiła się i tutaj no, daliście sobie szansę. Ktoś cierpliwie być może czekał na to, aż się ta sprawa załatwi, ewentualnie rybka czeka, bo mówię, no to może być tak, że to rybka jest w takiej stresującej sytuacji, bądź związała się z osobą, która jest gdzieś na półmetku rozliczenia trudnej poprzedniej relacji. Na czym ryba powinna się skupić w maju? No karta cesarza, czyli nabrać pewności siebie. Tutaj być może związek z mężczyzną, zodiakalnym baranem, rakiem ewentualnie, ale chyba baran, bo tutaj ten król buław cały czas wychodzi. Na pewno dobry, odpowiedzialny, czuły mężczyzna, z którym świetnie się rozumiecie, do którego tutaj rybka no, czuje być może coś więcej. Ten mężczyzna może być starszy od Was o kilka lat, natomiast jeżeli oglądają mnie panowie, to może być to kobieta, od której Wy będziecie starsi, kochani, o kilka lat, tak? Czyli po prostu młodsza jakaś kobitka spod znaku też barana, no raka, ewentualnie skorpiona bądź rybki drugiej, tak? No i myślę, że tutaj ten cesarz pokazuje, że rybka nabiera pewności siebie, wie czego chce, być może właśnie wiąże się z osobą już tak świadomie z kimś, kto też ma jakieś doświadczenia życiowe na jakichś konkretnych, ustalonych warunkach, albo i nie. Natomiast jest to taka odpowiedzialność i chęć stworzenia relacji z kimś, kto po prostu no, podoba się bardzo Wam, tak? Kogo darzycie zaufaniem, z kim możecie świetnie sobie porozmawiać, kto Was rozumie, bo tutaj jest ten król kielichów obok, tak? Więc tak jak powiedziałam, mężczyzna wrażliwy, mężczyzna bardzo dobry, czuły, okazujący uczucia, dający poczucie wsparcia, bezpieczeństwa, który wie, co powiedzieć, który odwzajemnia prawdopodobnie uczucia.
Niektóre rybki tutaj będą nawet myśleć o poważnej, stałej relacji, może nawet z powtórnym zamążpójściu. No i tutaj sobie tak ładnie w maju rozwijacie tą piękną relację. W czerwiec chodzicie tym królem kielichów, więc rybka jest spokojna, zakochana, wie, że ma u swego boku osobę, na której może polegać. No i właśnie w czerwcu można powiedzieć, że te wspomnienia, tak? Bo zobaczcie, ta szóstka kielichów to są jeszcze jednak wspomnienia tego rozstania, czyli takie smutki, rozbicie emocjonalne, no, przeżywanie tych wszystkich takich emocji, poczucia osamotnienia, no i takich po prostu negatywnych uczuć, które towarzyszą, zwłaszcza jakimś traumatycznym rozstaniom. Więc już można powiedzieć, że rybka z głową podniesioną do góry rusza przed siebie, ma u boku ukochaną osobę. No i tak jak powiedziałam, to rozstanie już sobie idzie do przeszłości. Rybka nie chce do tego wracać i koncentruje się na karcie umiarkowania. Co to jest karta umiarkowania? To jest spokój, to jest równowaga, harmonia w życiu. To jest świadomość, że mam wszystko pod kontrolą, że nie muszę się niczego bać, że jest mi teraz dobrze, że mam przy boku osobę, która mnie uzupełnia, która mnie wspiera, która mnie motywuje, dodaje otuchy, daje poczucie bezpieczeństwa, które jest jakby moim dopełnieniem, tak? Więc tutaj czerwiec naprawdę bardzo taki spokojny, bardzo taki normalny, że rybka odzyskuje jakby siebie na nowo, ten wewnętrzny spokój, balans w życiu i te wszystkie emocje, które do tej pory towarzyszyły, są jakby już uspokojone, wyważone. No jest po prostu normalnie, jest po prostu rybce dobrze, tak? No i w miesiąc, kochani, lipiec, wchodzicie sobie z królem buław, więc tutaj zaangażowanie, no prawdopodobnie w relacje z tym zodiakalnym baranem, czyli rozkwita może jakiś romans, może jest stała już relacja. To może być oczywiście baran, ale może być też lew bądź strzelec. No tutaj każdy z Was sobie dopowie ten znak. Natomiast dojrzałość i emocjonalna, i zaangażowania, tak? No bo buławy to jest fizyczność, to jest działanie, czyli chcemy razem być, podobamy się sobie, obojgu nam zależy na tym, żeby rozwijać tą relację. No i tutaj jest szansa na stały, fajny związek, bo jest ten as denarów, tak? Czyli konkretna jakaś relacja, gdzie szanujemy siebie, że jesteśmy dla siebie niezwykle wartościowi, uwielbiamy swoje cechy charakteru, akceptujemy je absolutnie, akceptujemy siebie takimi, jakimi jesteśmy, no i chcemy spróbować być ze sobą. Co w stałych relacjach? W stałych relacjach mogą być jakieś zmiany. Potrzebna jest szczera rozmowa. No tak jak powiedziałam, tutaj niektóre pary być może właśnie z tym obcokrajowcem coś rozwijają. Niektóre ryby będą myśleć na temat tego, żeby być może zalegalizować związek. Porozmawiać też z partnerami, którzy mają tendencję do dominacji, których sprawy finansowe są ważniejsze niż dom i rodzina. Ale myślę, że tutaj no, rozmowa, szczera rozmowa, mówienie o swoich rozterkach, o swoich zmartwieniach, zwłaszcza jeżeli ktoś tutaj ma firmę, często podróżuje, wyjeżdża i czujecie, że przez to oddalacie się od siebie i emocjonalnie, i mentalnie, i właśnie są jakieś przykrości, są jakieś poczucia takiego lęku, obawy o to, co dalej z tym związkiem, tak? No to tutaj musicie naprawdę porozmawiać i tak myślę, że obie strony odpowiedzialnie powinny do tego podejść. Ogólnie widzę Was razem, widzę, że wchodzicie w jakiś kolejny etap, więc tu niektóre rybki z tego okresu narzeczeństwa być może pomyślą o małżeństwie, niektóre pary myślą o dziecku. Ogólnie przez te 3 miesiące myślę, że zrobicie taką weryfikację, takie wiosenne porządki w swoim związku i tutaj naprawdę, jeżeli zaczniecie mówić o tym, co Was boli, co Wam przeszkadza, nie bójcie się, że spotkacie się z jakimś, nie wiem, krytyką, bądź ktoś Was wyśmieje, bądź partner niepoważnie Was potraktuje, wręcz przeciwnie. Myślę, że bardzo doceni Waszą szczerość i trzeba po prostu mówić otwarcie o swoich uczuciach, nie tłamsić, nie ukrywać ich w sobie, bo później to się nawarstwia i możemy popadać w jakieś lęki, w jakieś depresje. Mówić o tym,
Przeszkadza mi, że za często wyjeżdżasz w sprawach służbowych. Brakuje mi ciebie w domu. Tęsknię za tobą, tak? Martwię się o ciebie. No i zobaczycie, że partner będzie starał się wam to wynagrodzić i naprawdę w czerwcu już będzie taka równowaga w związku, taka współpraca ze sobą, tak? Czyli jedna i druga strona będzie się starać, żeby po prostu pielęgnować ten związek, żeby go rozwijać, żeby zrobić jakiś progres i no, cały czas zauważać siebie nawzajem w związku, bo najgorzej jest, jak ktoś skoncentruje się, sfokusuje na przykład na pracy i nie widzi już partnera w relacji, tak? I gdzieś się mijacie i ta osoba druga cierpi, bo czuje się mało ważna w życiu tej swojej ukochanej osoby. No i tak nie może być. Nie, musicie cały czas zwracać na siebie uwagę, widzieć partnera, doceniać go, komplementować, chwalić, wyznawać uczucia. Oczywiście to się tyczy jednej i drugiej strony. I wtedy naprawdę będzie bardzo dobrze. No takie dwie wersje. Nie widzę tutaj jakichś tragicznych sytuacji. No może być jeszcze tak, że tutaj, no mówię, niektóre pary zdecydują się rozstać i odejść do kogoś, kogo już wcześniej znały w międzyczasie. No też tak bywa. Natomiast też te pary, które gdzieś tam świat, znaczy tułają się po świecie i gdzieś jedno mieszka na przykład, no nie wiem, w Niemczech, drugie w Polsce, to też będą wracać do siebie, bo tutaj za duży strach i taka rozłąka, która negatywnie wpływa na to, co się dzieje w waszej relacji. Więc macie tego asa denarów, dajcie sobie szansę, pomyślcie o mieszkaniu, jeżeli jest z tym problem, pomyślcie o pracy, jeżeli ona jest tą kością niezgody. Zawsze znajdzie się jakieś lekarstwo na daną sprawę, tylko po prostu trzeba chcieć. Trzeba chcieć zacząć coś z tym robić i naprawdę będzie dobrze. Kochani, wszystkiego dobrego wam życzę. Pamiętajcie, to są czytania ogólne, na pewno nie dla wszystkich. Wybierajcie zawsze tylko te karty, które z wami rezonują. No i dodatkowo można odsłuchać sobie film ze swoim znakiem ascendentalnym, tak? Tam też być może są wskazówki, które uzupełnią to czytanie. Wspaniałego drugiego kwartału wam życzę. Pamiętajcie, żeby nie poddawać się strachowi. Idźcie za głosem swojej intuicji, ona was nigdy nie zawiedzie. Róbcie swoje, czy to w sprawach finansowych, czy w uczuciowych, po prostu tak, żeby było wam dobrze, żebyście byli szczęśliwi. I nie oglądajcie się na to, co ludzie mówią, bo mówili, mówią i będą mówić. Każdy ma swoje życie, niech się zajmie swoim życiem, a wy róbcie swoje. I gońcie za marzeniami. Rozwijajcie się, spełniajcie swoje marzenia, bo no teraz te 3 miesiące będzie taka passa wam towarzyszyła. Wykorzystajcie ją. Wszystkiego dobrego, kochane rybki. Pozdrawiam serdecznie. Do kolejnego razu. Do usłyszenia.